3 tygodnie temu na moim kanale pojawił się taki film Najrzadsze osiągnięcie w SimRail na czas. W tamtym materiale próbowaliśmy zdobyć właśnie to najrzadsze osiągnięcie, które polega na tym, żeby się nie spóźnić i nie odjechać za wcześnie z każdej stacji w rozkładzie jazdy. Niestety nam się nie udało tego osiągnąć, ale po tamtym materiale dostałem bardzo dużo porad od Was, jak zdobyć najrzadsze osiągnięcie w SimRailu. I tutaj chciałbym Wam parę komentarzy przedstawić. Pierwsza osoba, czyli Paweł Pukacki, pisze: tak, kolega ma rację, wystarczy tutorial elfa, możesz jechać szybciej niż dozwolona prędkość, musisz być przed czasem na stacji. Stajesz, odhamowujesz skład i czekasz idealnie, patrząc na zegar przed sobą, ten z sekundami, na otwarcie drzwi. Nie mogą być za wcześnie otwarte, następnie uruchamia się stoper i jak kółko zrobi się zielone, to w tym momencie wciskasz zamykanie drzwi i wolant nastawnika, żeby ruszyć. I tak trzeba jechać kilka stacji i masz to odblokowane. Podziękowania koledze za podpowiedź, bo sam walczyłem z tym kilka dni. Drugi komentarz, czyli Bartosze, napisał: musisz być punktualnie co do minuty jak w rozkładzie, nie szybciej, nie później. Proponuję takie rozwiązanie. Włączasz misję z samouczkiem elfa, jest najkrótsza i możesz nawet przekraczyć prędkość, aby dojechać wcześniej do każdej stacji, ale drzwi otwieraj dopiero o czasie jak jest na rozkładzie. Działa na 100%, pozdro. Dominic Game pisze, że widocznie nie możesz jechać przepisowo, musisz przekraczać prędkość, a czasami jechać trochę wolniej od prędkości rozkładowej. Na podstawie tych wszystkich komentarzy postanowiłem to przetestować w SimRailu na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Będzin, czyli tutorial Elfika. I tutaj Wam wrzucę ostatnie 4 minuty mojej rozgrywki, jak właśnie to jechałem tym i sami się przekonacie, czy udało mi się zdobyć najrzadsze osiągnięcie w SimRailu. Aby się udało. Będzie miasto i Będzin i się okaże, czy się udało zdobyć najrzadsze osiągnięcie w SimRailu. No i ja. No kurde, dawaj zielony, no. Będzin 40665, proszę o wjazd. Dobra, jest wjazd. O, jedziemy. 2 minuty nam zostały na 800 metrów, to nam się na pewno uda. Pytanie, czy się resztę całe zaliczyło. Jest! Nie wierzę! Udało się! Mamy najrzadszą odznakę w SimRailu! Nie spodziewałem się tego! Udało się! Tak! Jak widzicie, udało się osiągnąć najrzadsze osiągnięcie w SimRailu na podstawie Waszych rad, któreście napisali w komentarzach pod tamtym filmem. Naprawdę Wam wszystkim dziękuję, ale dla osób, które jeszcze tego nie osiągnęły, chciałbym Wam pokazać, jak możecie je osiągnąć. I tutaj mam parę dla Was porad, też z komentarzy i swoich, jak możecie to właśnie osiągnąć. I pierwsza taka rada, no to musicie jechać oczywiście na trybie single player, wziąć sobie odcinek Katowice, Warszawa i wziąć tam tutorial 34WE. Druga rada to jak macie po lewej stronie rozkład jazdy, no dalej pisze, czy macie opóźnienie, czy nie. I jak już pisze u Was, że macie minutę opóźnienia albo jesteście minutę przed czasem,
to możecie od początku zacząć tutorial, bo wtedy wam już tego nie zatwierdzi, jak wygra, że jesteście punktualni i tak dalej. Minuta opóźnienia to jesteście już spóźnieni, a minuta przed czasem to znaczy, że przyjechaliście za szybko i już nie są wymagania spełnione, żeby zdobyć najrzadszą odznakę na czas. Trzecia rada jest taka, jak widzicie w rozkładzie jazdy, że za 2 minuty macie być na kolejnej stacji i wiecie też, że czasowo się nie wyrobicie, to nie musicie jechać według przepisów, możecie przekroczyć prędkość, tak jak tutaj widzicie, ja sam przekroczyłem prędkość, może nie aż przez taki długi kawałek, ale przez chwilę jechałem troszeczkę szybciej, więc śmiało można jechać szybciej. Rada numer 4 to jest taka, że jak jesteście przed czasem, wjeżdżacie już w perony i zatrzymujecie pociąg, od razu nie otwierajcie drzwi, bo wtedy wam jakoś, nie wiem jak to działa, nie zatwierdzi tego. Musicie czekać, aż godzina rozkładowa, która tam pisze, z godziną aktualną się zgadza i wtedy możecie otworzyć drzwi, żeby przyjąć pasażerów, wtedy wam to uzna jako punktualność. I na podstawie tych czterech porad, czyli tutorial 34WE, elfikiem, nie mieć opóźnienia i nie być przed czasem, nie jechać zawsze przepisowo i nie otwierać za wcześnie drzwi, jestem przekonany, że 100% osobom uda się osiągnąć najrzadsze osiągnięcie w simrailu, czyli osiągnięcie na czas. To było na tyle z tego materiału, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia lajka i powiadomienia, żeby was kolejne materiały nie ominęły. Teraz wam się wyświetlają tutaj inne materiały z mojego kanału i my się widzimy w kolejnym odcinku. Nara.